chodź Wojtek. Czy można? Jak ty pięknie się uśmiechasz, od ucha do ucha. Staram się. Zobacz, chciałem się zaskoczyć, bo ja też mam swoje. Zobacz, to jest potężna pozycja. Oczywiście, że tak. High five. High five. Mój drogi, najpierw pana przedstawię. Panie Stefaniak, to jest kandydat, proszę tak, pana. Tak, ja oglądałem. Wojtek Wawrzyk jest moim gościem. Wojtku. Dokąd jedziemy? Zabieram cię, pokażę ci Warszawę. Powiedz mi, czy to jest... Bo spotkałem się z takim określeniem. Co można powiedzieć o tym, co masz w dłoni? Pokaż państwu. Pan Żarówkę. Czy to jest komiks, czy to jest powieść? To jest powieść graficzna. Dlatego, że jest to powieść, można ją czytać, są litery, ale też jest bardzo dużo rysunków. Można by się nabrać, że to jest komiks. A, pozory mylą. Ten mężczyzna odpowiada za filmy. Masz firmę, która zajmuje się produkcją? Prowadzę te filmy. Prowadzisz. Współtworzyłeś wiele kultowych polskich komiksów. Jesteś laureatem nagród w Polsce i w telewizji. Skończyłeś szkołę artystyczną w Polsce. A nawet dwie. I w Niemczech przecież skończyłeś, tylko tak. Ja nie potrafię powtórzyć nazwy. Starałem się nauczyć. Film Akademii w Ludwigsburgu. A gdzie jest Ludwigsburg? Niedaleko Stuttgartu. To jest bardzo, bardzo dobra szkoła. W której uczyłem się animacji komputerowej wtedy, kiedy jeszcze w szkole filmowej w Łodzi mieliśmy jeden komputer tylko i nie mieliśmy oprogramowania do niego, także ciężko czyli było animować. Czyli była zrzutka? Nie wiem jak to nie powiedzieć. Wypada o tym mówić. Nie wypada o tym mówić, nawet po latach. Tak, miałem tam okazję pracy na takich komputerach, które się nazywały silikony, tak dziwnie się nazywały, nie mylić z innymi silikonami, i były wielkości lodówki i można było na nich robić rzeczy, które dzisiaj można robić na smartfonach. Poczekaj, tylko sobie to tak. Umieśćmy jakoś w czasie, to były lata 90. Koniec lat 90, 98 rok, to było wtedy, ja zostałem wysłany na roczne stypendium do właśnie Ludwigsburga ze szkoły filmowej w Łodzi. Za dobre stopnie, czy za dobre zachowanie? Za dobre sprawowanie. No dobra, i czego tam się nauczyłeś? Coś taka najważniejszy element, który teraz wykorzystujesz w swojej pracy? Nauczyłem się tam animować na komputerze, czyli poruszać w taki sposób postaci, żeby wszyscy myśleli, że są żywe. I tak naprawdę animacja to jest, oglądamy ją na co dzień, nie będąc tego świadomymi nawet, czyli idąc na film jakiś Marvela, tak naprawdę oglądamy... No bo ty w Hollywoodzie byłeś. Byłem w Hollywoodzie, tam animowałem Ja, Robot, byłem jednym z 21 najlepszych animatorów z całego świata zaproszonych. Mój nowy kolega Wojtek, prosto z Hollywood. To właśnie mój nowy kolega Piotrek, prosto z Warszawy. Prosto z Warszawy. Ale słuchaj, bo ja obejrzałem niedawno w internecie taki film, jak David Fincher posługuje się właśnie animacją. Tak. W każdym jego filmie, nawet jak masz scenę w studio, to tak naprawdę to studio jest jednym wielkim blue boxem, gdzie on nawet meble tworzy za pomocą takich gości jak ty. Tak, no myślę, że żyjemy w takich czasach, kiedy animacja przestała być magią. Ja wiem, że to strasznie zabrzmi w ustach kogoś, kto to robi na co dzień. Ale nadal jest dla widza. Troszkę tak, ale myślę, że to spowszedniało i myślę, że teraz jest takie coś, że szukamy innych, nowych, ciekawych form wypowiedzi. To zaraz o tym powiem. Ja wiem, że sugeruję, żebym się na tym skupił, ale chciałem cię przedstawić tutaj milionom oczywiście. Widzów. Tak. Chodzi mi o to, że można dzisiaj wszystko, a jeżeli można wszystko, to musimy szukać troszeczkę czegoś, no jakiejś niszy w ramach wszystkiego, prawda? Jeżeli można pokazać wszystko, to staje się nudne. Myślę, że jest duża różnica, ja czuję taką sporą różnicę, kiedy oglądam dzisiaj filmy, gdzie są cyfrowo wygenerowane miliony wybuchów, a aktorzy po prostu nakręceni wcześniej na tle niebieskiego tła, jakby nic sobie z tego nie robią. A jak oglądasz filmy z lat 90., gdzie Bruce Willis po prostu zanim wybucha cysterna, to widać, emocje. Że u są niego emocje. Są. Jak spada z tego samolotu w Die Hard 2. Tak. Ale to się boi. Jak patrzysz na iRobot, jeszcze ostatnie pytanie a propos twojej pracy animatora. Czy jak oglądasz iRobot, to myślisz sobie, kurczę, mogliśmy to zrobić lepiej? Nie, wtedy nie. Zrobiliśmy to najlepiej, jak mogliśmy wtedy. Aha, czyli z perspektywy tej wiedzy, którą masz teraz, tych umiejętności, tych sprzętów, które właśnie są wielkości telefonu komórkowego. Albo nawet niewidoczne ludzkiemu oku.
to idzie w tym kierunku. To teraz porozmawiajmy o od oku do żarówku przejdźmy. Pan Żarówka, komiks, nad którym zacząłeś pracę 11-12 lat temu, strasznie dawno. Tak, no ja byłem, kiedy wymyśliłem pomysł pana Żarówki, byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych i tam animowałem Ja, Robot, pracowałem też właśnie dla studia Disneya. A czy to była taka forma odskoczni od tej pracy troszkę tak, bo ja się tam czułem, nie obraź się, ale czułem się troszkę jakbym był taksówkarzem, który ciągle jeździ po tej samej trasie. I właśnie... Czyli ty byłeś animatorem, taksówkarzem. Troszkę tak, że miałem świetną ekipę, super fantastycznych ludzi, fantastycznych przyjaciół, wielkie projekty, ale po prostu robiłem tam rzeczy, które jakieś takie wycinki świetnych rzeczy, ale nie czułem, że robię to, co tak naprawdę mi w duszy gra, więc miałem taki i od tego byłeś czasu... Byłeś trybikiem w machinie. Byłem niezastąpionym trybikiem w machinie. Gdyby wyjąć ten trybik, to machina się zatrzymała, ale tak, jednak mimo wszystko trybikiem I od tego czasu prowadziłem, właśnie od dawna prowadzę taki szkicownik, w którym zapisuję, zarysowuję sobie swoje pomysły. Czyli tak jak wtedy... na przykład literat ma te żółte karteczki ponaklejane wszędzie. To ja je mam, to ja mam szkicownik, bo ja nie lubię wielu rozrzuconych żółtych karteczek, tylko to jest w jednym miejscu. No i jak to? Po prostu wpadłeś na pomysł tej całej historii? Czy nie, zupełnie nie. To było coś takiego, że to jeszcze, no będąc zarażony taką myślą, metafora i tak dalej, no to jest taka właśnie polska szkoła animacji, czyli opowiadać za pomocą metafory, opowiadać nie wprost. I zapisywałem pomysły na różne filmy krótkometrażowe. Jednym z nich było właśnie to, że jest, być może to może być taka historia o facecie, który staje się żarówką, czyli zaczyna świecić. W ogóle wątek światełka jest bardzo popularny, taki modny w twojej twórczości. Cały czas się przewija to światło. Tak, ja nie wiem, o co chodzi. Ja muszę iść na terapię chyba. Co by Freud o panu Wawrzyczyku powiedział? Myślę, że Wawrzyczyk całe życie szuka światła w ciemności. Ale też zastanawiałem się nad tym, bo ten człowiek, proszę państwa, czegoś nie dotknie. Motyw światła jest bardzo ważny. Ja wczoraj przejrzałem, zresztą ty sugerujesz to na swojej stronie internetowej. Tak, zacząłem być tego świadomy po 40. Tak jest, tak, że rzeczywiście, ale chyba troszkę o tym to jest. O tym jest też ta historia. No to może zdradźmy państwu, o co chodzi. Jest chłopczyk. Jest chłopczyk. To jest, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest historia bardzo dziwna, pokręcona. Dlatego, że jest chłopiec, którego mama mieszka, którego mama pracuje, znowu freudowskie przejęzyczenie, w hucie. A jego tata zajmuje się prasowaniem koszul i pewnego razu rozprasowuje się na płaski naleśnik i ta rodzina... Ojciec, czyli tak. Mama przynosi taki właśnie naleśnik do domu. Żywy naleśnik, no i trzeba jakoś z tym tatą żyć. Wałkować mu jedzenie, na przykład, żeby się zmieściło do takiej płaskiej gęby i tak dalej. A chłopiec, ponieważ mama zabiera go do huty, do siebie, do pracy, żeby nie był sam w domu, chłopiec podczas wytopu surówki połyka po prostu taki rozgrzany metal, wytapia to jego wnętrzności, w środku tworząc rusztowanie z drucików i kiedy on wkłada palce do prądu, to świeci, ale i tutaj właśnie jest myk, że też... No, parzy, czyli jakby jest coś takiego, że on jakby daje światło, ma tego świadomość, ale też kiedy ktoś zbliży się do niego zbyt blisko, to może zostać sparzony. Także jest to jakiś taki wielki, jest to saga rodu, bardzo skromnego rodu w przestrzeni 30 lat. A były jakieś zwroty? Zwroty akcji, typu musiałeś uśmiercić tę postać albo dam jej nowe życie. Właśnie nie, dlatego że... Czyli miałeś konsekwentnie od A do Z, wiedziałeś, co chcesz powiedzieć. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, dlatego że rzeczywiście, kiedy wpadłem na pomysł z tego symbolu pan Żarówka jako takiego, to bardzo szybko, prowadząc ten mój taki trochę szkicowniko-pamiętniczek, zacząłem wypełniać, czy jakby zacząłem obdarzać te postaci, które stworzyłem, emocjami, które przytrafiły mi się w życiu, z mojego życia, czyli to, co tutaj jest, ta książka tak naprawdę jest czymś w rodzaju surrealistycznego, bardzo dziwnego pamiętnika, trochę autobiografii. I tak naprawdę szereg emocji bardzo trudnych. Uprzedzam, że bliscy widzą coś tutaj z twojego życia? Widzą i bardzo ich to wzrusza tak naprawdę. No jest to, nie będę ukrywał, jest to o bardzo trudnych emocjach tak naprawdę i to jest książka o tym, że o nadziei, o sile miłości tak naprawdę, o tym, że w najczarniejszej
ciemności można znaleźć światło, znajdziesz światło. No tak, tak. Pokażmy, bo to wygląda naprawdę imponująco. Jest to... Tak, nawet okładka, jakby zależało mi na tym, żeby o tym była, czyli mamy lśniące druciki, te druciki, które właśnie są wewnątrz ciała tegoż bohatera, na tle czerni, do tego stopnia czerni, że nawet brzegi są zaczernione, czym w wydawnictwie Kultura Gniewu wywołałem panikę, ponieważ szukaliśmy aż 7 miesięcy drukarni, która podejmie się zaczernienia tych brzegów. Ale się udało. Oczywiście. Kultura Gniewu w ogóle naprawdę to jest jedno z ładniejszych chyba wizualnie ich wydawnictw. Ale panie Wojtku, słucham. Czy jest taka sytuacja, bo czasami mamy w głowie różne obrazy. Ja się zastanawiam, czy jest coś takiego, no bo tutaj jakby masz to wszystko w swojej dłoni i możesz pokazać rzeczy, które są tutaj gdzieś głęboko w głowie, których normalnie kamera nie uchwyci, których nie jest w stanie mimo tej zaawansowanej technologii sztuka filmowa pokazać. Tak. Tak, tak. Właśnie to jest troszkę o tym, co o czym mówiłem a propos animacji komputerowej, że ona wydaje się tak teraz doskonała, że można stworzyć wszystko i wydaje nam się, że to jest rzeczywistość i dlatego tak jak ja odczuwam, że potrzebuję troszeczkę niedoskonałości, żeby zobaczyć człowieka na powrót. Czyli w tych super doskonałych obrazach kreowanych animacją komputerową my tak naprawdę już nie dostrzegamy pojedynczych artystów, którzy to wykonali. Myślę, że taka nawet niedoskonała kreska czarno-biała i rodzaj takiej bardzo osobistej wypowiedzi, gdzie nie ma sztabu ludzi wykonujących jedno zadanie filmowe, ale jest jeden człowiek i kartka papieru stanowi o wartości czegoś takiego również. Ale przeczytałem też na twojej stronie internetowej, która to świetne, że ty w ogóle pomagasz tak dziennikarzom przed rozmową z tobą. No oczywiście. Że Tomek L., twój kolega od Jerzego, była próba pokolorowania tego wszystkiego. Tak, tak. I jednak zrobiłeś sondę wśród znajomych, zrobiłeś sondę sam ze sobą. Tak. Była pokusa, żeby zostawić to kolorowe? Czy to był tylko taki eksperyment i upewnienie się, że była pokusa, czerni, biel to jest to? Była pokusa, dlatego że jak każdy, kto coś chyba robi, nie do końca jest, nie wiem, czy tak każdy ma, ale ja tak mam, nie jest do końca zadowolony z tego, co robi. I mnie wydawało się, że moim rysunkom pomoże w czytelności, w jakimś, no nie wiem, dodatkowy, że to będzie dodatkowy walor, kiedy te rysunki będą pokolorowane, ale jednak okazuje się, i to jest właśnie to po tej sondzie, też doszedłem do takiego wniosku, że walorem jest ta świeżość i ta bezpośredniość, a nie kolor. A propos właśnie Tomka Leśniaka, to on powiedział, dlaczego w ogóle wywołało we mnie to myślenie, że może moje rysunki są niedostateczne, bo on powiedział kiedyś, że rysujesz dobrze, rysujesz niedobrze, ale dobrze to ukrywasz. Tak to powiedział. Ładnie, ładnie. Czyli dobry kolega. Dobry. Kumpel jest dla mnie kumpel. Jest taka scena w filmie Młodość, tam gra Harvey Keitel chyba i Michael Caine i to właśnie tam pada takie zdanie, dlaczego wy się tak przyjaźnicie? Bo my nigdy sobie nie mówimy przykrych rzeczy. I coś w tym jest. Coś w tym jest, ale tak. Panie Wojtku, ta książka powędruje za granicę naszego wspaniałego kraju? Bardzo bym chciał. To jest uniwersalna opowieść i dostaję sporo głosów takich, że można ją postawić obok tytułów światowych, bez problemu, bez kompleksów. Tak ją też pisałem. No i liczę na to, że już niedługo nie tylko my, rodacy nasi, będą mieli wszyscy uniwersalna historia o przyjaźni, o rodzinie, o cieple, o akceptacji. O akceptacji, tak. O akceptacji tego, co nam jest, co na nas spada tak naprawdę i o poszukiwaniu czegoś dobrego, ciepłego, nawet w sytuacji wydawałoby się bardzo niekomfortowej tak naprawdę. To jest twoja odskocznia od tego, co robisz na co dzień? Trochę? To jest takie hobby? Hobby mieszczące się w twojej pracy. Tak, tak. I co teraz będziesz robił w takim razie? Zapytam cię o pracę, mój drogi. A teraz przygotowuję się nareszcie po wielu latach przygotowań do reżyserii pełnego metrażu dla dzieciaków. O rzesz. Na podstawie, uważaj. O rzesz. kultowych komiksów Tadzia Baranowskiego, Antresolka, Profesorka Nerwosolka i Podróż Smokiem Diplodokiem. Oż ty. I pisaliśmy przez ostatnie 6 lat, pisaliśmy scenariusz, przygotowywaliśmy się do tego wszystkiego i
Ale to będzie... Wiesz co, bo ja się już gubię w tym świecie Gwiezdnych Wojen. Tak. Że to, to nie będzie historia. Część Gwiezdnych Wojen. Ja wiem, nie, ale tutaj chciałem się odnieść do mnie jako fana starej daty. Tak, tak. Że po prostu te wszystkie franczyzy, które narosły wokół tej sagi pierwotnie, już zaczynają mnie męczyć. To jest w ogóle, już jest za dużo. Nie tylko ciebie, tak. A tutaj, rozumiem, będziecie wierni duchowi oryginału? Wierni duchowi, pięknie to ująłeś, dlatego że my nie będziemy literalnie przenosić kadrów i ożywiać kadrów z komiksu, ale my tak naprawdę, bo nie tylko ja, ale to są tacy fantastyczni ludzie, komiksiarze, artyści mojego pokolenia, którzy się wychowali na komiksach Tadka Baranowskiego, właśnie Tomek Leśniak, Śledziu, Kuba Tarkowski. I my tak naprawdę utrzymujemy ducha tego, piszemy oryginalną własną historię, ale troszeczkę to jest to, co te komiksy zrobiły w naszych głowach, jak byliśmy dzieciakami. My chcemy nawiązać dialog z mistrzem i troszeczkę tutaj przydałyby mu pokazać... Przydałyby się reedycje wszystkich pozycji, tak żeby Nygusowi... O, to jest ważna informacja. Kultura Gniewu, która wydaje tak dobre komiksy jak pan Żarówka. Świetny autor, wspaniały człowiek, doskonały tancerznawca win, mój nowy przyjaciel Wojtek. Tak, i właśnie wyobraź sobie, że Kultura Gniewu za tydzień bodajże wydaje Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa. Nie pomylę. To jest bardzo dobra wiadomość. Bardzo dobra. Dla mężczyzn, młodych mężczyzn naszego pokolenia. Oczywiście. Czyli film fabularny. Jak długo, no bo mniej więcej potrafię oszacować sobie w głowie, ile trwa produkcja filmu fabularnego. Jest ten okres preprodukcji, potem produkcja, montaż. Czyli to jest około rok, półtora. No to dobrze. To teraz wyobraź sobie ślimaka. Ślimak, jak wiesz, ma jedną nogę. Wyobraź sobie, że ten ślimak na tę jedną nóżkę na kolanko idzie i na tym kolanku próbuje dojść do celu. Czyli za 7 lat spotkamy się z Wojtkiem Bonet rano przy okazji nowej pozycji w jego CV, czyli film fabularny animowany. Tak, to są długodystansowe jakby takie historie, także rzeczywiście no, nie sposób tutaj... My liczymy, animatorzy liczymy czas w dekadach. A czy polska scena filmowo-animatorska jest gotowa na taki wielki projekt? Absolutnie. To się bardzo dużo zmieniło w ostatnich kilku latach. Nie była gotowa, myślę, jeszcze 10 lat temu. Teraz czuję, że to jest właściwy moment. Że nawet się cieszę, że tak długo pracowaliśmy nad przygotowaniem. Sam będziesz to produkował? Nie, ale nie mogę zdradzić szczegółów. To jest za duży projekt jak na nasze jedno studio, więc będziemy my i będzie za granicą również. Także to będzie koprodukcja międzynarodowa, ale nic nie mogę powiedzieć ponad to, co powiedziałem teraz. To milczmy. Ja szukam, bo dostałem dzisiaj od Stefaniaka wstążkę, a dzisiaj jest Europejski Dzień Walki z Rakiem. Zaraz spotkam się z dziewczynami, mój drogi. Nie mogę sobie... Może dziewczyny mi pomogą, bo niestety pan kandydat na prezydenta zranił moją pierś i zaczęło mi troszeczkę kuć. Ale czy ty jedziemy do szpitala teraz? Czy dojedziesz jakoś? Ta powiększająca się plama czerwieni. To byłoby strasznie dramatyczne. Bo i komentarze internetu. On prowadzi mimo tego, że jest ranny. Tak, bohater. Wojtek Waszczyk był moim gościem. Pan Żarówka w księgarniach. Proszę państwa, powieść... Życia. Powieść życia, powieść wspaniała, powieść chwytająca za serce. Dziewczęta są już gotowe, zaraz spuszczam je na pokład samochodu. Nie wiem, jak się podzielą obowiązkami. Wojtek, dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Proszę państwa, pani Joanna. Cześć Wojtek, pa! Dzięki.